Dziś za linią mety debiutuje kajakarstwo, a w tym debiucie reprezentować się będzie uosobienie hartu ducha i woli walki. Marta Walczykiewicz. To lecimy do przodu. Zastanawiałem się, Marta, jak zacząć tę rozmowę, ale z racji panujących warunków zapytam Cię wprost. Morsujesz? No, dzisiaj. Właśnie w tej chwili. Nie, a tak na serio to zdarzyło mi się może raz. Jakoś czas nie pozwala na to, żeby zrobić to regularnie. A przede wszystkim, no, kiedy jest to największe mrozy w Polsce, poza może dzisiejszym dniem, zazwyczaj przebywamy w cieplejszym klimacie, więc... Ale nie obce są też Tobie zgrupowania w górach, tam też jest zimno, narty. Tak. Wolisz, jesteś bardziej ciepłolubna, czy to zimno nie przeszkadza to Ci? Ciężkie. Jesteś tak już zahartowana. To jest ciężkie pytanie, bo lubię ciepło, ale nie lubię, jak mi jest za ciepło. Lubię taki chyba klimat umiarkowany, ale uwielbiam słońce, uwielbiam plaże, uwielbiam się wygrzewać na słoneczku, ale tylko wtedy, kiedy mam pod ręką jakiś akwen wodny. No mamy tutaj akwen wodny. No jest, akurat nie da się w nim zanurzyć. A no kury też lubię, no też mają swój klimat, szczególnie zimą. Lubię narty, lubię zjazdówki, lubię biegówki, także mówię, no chyba lubię wszystko po trochu. Zapytałem Cię o to zahartowanie, bo wśród wielu osób panuje przekonanie, że kajakarze i wioślarze to są niemal ludzie roboty, szczególnie jeśli ktoś pływa sam. Tak, coś w tym jest. Ty sama też się czujesz jako taki człowiek robot trochę? Znaczy, nie czułam się, dopóki pewna znana w świecie sportowym osoba, nasza najlepsza narciarka, czyli Justyna Kowalczyk, stwierdziła, że to, co my robimy na treningach, to jest naprawdę coś i że naprawdę wybrałyśmy sobie ciężki sport. I to dopiero dało tak do myślenia, że faktycznie, że my robimy dużo wszystkiego, dużo siłowni, dużo biegamy, jeździmy narty, także... Ale chyba przede wszystkim ta, bardziej niż od takiej pracy fizycznej, jednak głowa i to chyba sprawia, że czasami musimy być takimi robotami, że tak powiem, bez duszy, żeby się po prostu wyłączyć na to wszystko, co się dookoła nas dzieje. No bo, kiedy wsiadasz, jesteś tak, kajak, tak, żeby się po prostu z tego wszystkiego wyłączyć, no bo kiedy wyjeżdżamy na najważniejsze imprezy, czyli nawet można powiedzieć, tak jak ja wyjeżdżam na Igrzyska Olimpijskie, no to presja jest duża. Nie dość, że sama na sobie ją wywieram, to jeszcze wszystkie media dookoła. No i trzeba to umieć wyłączyć po prostu. A kiedy jeszcze jedzie się w roli faworyta do medalu, no a już wiemy, że medale rozdają za metą, a nie przed zawodami, co miało miejsce przecież w Londynie, kiedy jechałam jako faworytka do złotego medalu, a skończyło się tylko miejscem piątym, to nie byłam zła o to, że nie mam medalu, że przyjeżdżam do Polski bez medalu, tylko o to, że zawiodłam cały kraj. Przez tą presję, którą na mnie po prostu całe społeczeństwo nałożyło. Ale wiesz, czego to wynika, bo wioślarstwo i kajakarstwo to pomimo tego, że nie są to aż tak popularne dyscypliny w Polsce, no to w przypadku igrzysk są medalodajne. Tak, i tak, kiedy to się są zgadza. Igrzyska, wszyscy nagle znają kajakarzy, tak, znają wioślarzy. No nie wiem, czy wiesz, no kajakarstwo jest jedną z, chyba jedyną dyscypliną w Polsce, która z każdych igrzysk przywozi medal. No właśnie, i ta presja. Powiedziałaś o tej presji. Ty jesteś osobą, która lubi presję, która z tą presją sobie radzi i jeszcze bardziej ją ta presja motywuje, czy jesteś osobą, która wolałaby tej presji nie mieć i wolałabyś jechać na igrzyska jako czarny koń? Znaczy tak, po Londynie miałam i dosyć tej presji, ale 4 lata treningu, że tak powiem, i różnych doznań sprawiło, że nauczyłam sobie z tą presją radzić. Kiedy tak naprawdę stawałam na starcie w Rio, to nawet nie byłam zdenerwowana. Nawet miałam wrażenie, że moje tętno było tak spokojne, jak nigdy przedtem. I myślę, że generalnie... A to wynikało z tego, że byłaś pewna tego, chyba że też medal zdobędziesz, czy nie, byłam stwierdziłaś, pewna... że co będzie, to będzie? Byłam pewna tego, że jestem przygotowana chyba najlepiej w historii. Wiedziałam, że zrobiłam wszystko, więc
chociażby mi nawet nie poszło, to nie miałabym sobie nic do zarzucenia, bo po prostu wiedziałam, że przetrenowaliśmy po prostu wszystko tak, jak powinno być i no i dlatego chyba ten stres w ogóle się nie pojawił. A symbolika jest dla Ciebie ważna? Symbole, różne takie znaki, które gdzieś mogą być dostrzeżone? Wiem, że jest dzień, a jak śpiewa Cleo, w dzień nie wolno szukać gwiazd, ale czy gwiazdy to jest coś szczególnego dla Ciebie? Bo masz gwiazdy na sobie, masz gwiazdy na kajaku. Dlaczego gwiazdy i co to ma oznaczać? Znaczy, powiem Ci tak, że... Czujesz siebie jak gwiazda. Nie, absolutnie nie. Powiem Ci tak, że generalnie pomysł na ten tatuaż i na wzór na kajaku pojawił się tak po prostu z niczego. I nie ma on naprawdę głębszego znaczenia. Po prostu wiem, że ludzie się później doszukiwali. Dlaczego pięć? Dlaczego w ten sposób? Nie, absolutnie. Chciałabym coś oryginalnego wymyślać, żeby to było fajne, ale naprawdę to nie miało żadnego sensu, jakiegoś znaczenia głębszego. Ale jeśli chodzi o taką ogólnie symbolikę, to ja lubię zwracać uwagę na takie właśnie różne rzeczy, które się dzieją wokół mnie. I tak przecież tak samo było na igrzyskach w Rio, kiedy dosłownie na 10 minut przed zejściem na wodę zaczęły się wokół mnie po prostu dziać bardzo różne rzeczy. Zaatakował mnie pajączek, kiedy ja totalnie boję się pająków i o dziwo nawet go nie zabiła. Po prostu stwierdziłam, a okej, dobrze, bądź sobie. Później biegnąc na start, żeby zejść, zrobiła się wokół mnie cisza. Po prostu miałam wrażenie, że nie słyszę trybun, nie słyszę niczego. Zniknęli ludzie i nagle na gałęzi usiadł ptaszek i zaczął sobie śpiewać. Ja w tym biegu po prostu się zatrzymałam i po prostu posłuchałam te 15 sekund, jak on sobie śpiewał, po czym odleciał. A ja, aha, dobra, to idę dalej. No i później, jak już zeszłam na wodę, prawie do kajaku wpadła mi ryba. I tak sobie potem przez chwilę jeszcze przed startem pomyślałam, kurczę, to jednak chyba są dobre znaki. No i w sumie skończyło się dobrze. No skończyło się bardzo dobrze, o tym jeszcze porozmawiamy, ale tu pajączek, tu ptaszek, tu ryba, zwierzęta. Lubię. Ty działasz właśnie, wiem, że lubisz i to chyba też pokazuje, że ty działasz jak magnes na te zwierzęta. No tak, to coś w tym jest, bo zawsze na każdym zgrupowaniu, gdziekolwiek jesteśmy, to zawsze jest jakieś zwierzę i zawsze jestem tam ja. Czy to są koniki, koty, psy, po prostu ja jestem wszędzie, ale to też działa w zasadzie, że to one chyba znajdują mnie, a nie ja te zwierzęta. Ja po prostu też nie potrafię przejść też obojętnie, jeśli widzę, że te koty gdzieś tam bezdomne siedzą sobie koło śmietnika i widzę, że są głodne. To już wszyscy się przyzwyczaili, że jedziemy do sklepu, kupujemy worek karmy i dokarmiamy te zwierzęta, czy to są koty, czy psy. No tak po prostu już mam. Jakbym mogła, to bym wszystko przygarnęła do domu. Nie będę wymieniał wszystkich, bo nie starczyłoby czasu, medali, które zdobyłaś na Mistrzostwach Świata. A powtarzałam sobie, jak tutaj jechałam, to sobie powtarzałam, bo mówię, zapytasz mnie o medale i będzie wstyd, bo nie pamiętam. Na Mistrzostwach Polski było tego dużo. 120. Bardzo dużo. 120. 120 medali. Wszystkich imprez międzynarodowych tak, i Mistrzostw Polski. Polski. Tak, dokładnie. Co? Zacznę od początku. Co? Kajakarstwo, które jest sportem trudnym, które wymaga wielu wyrzeczeń. Co ma w sobie takiego, że Cię przyciągnęło? Ojejka, co ma w sobie takiego? Chyba woda, rywalizacja. No właśnie, co Cię pchnęło do tego, żeby usiąść w kajaku? Siostra. Siostra Cię wypchnęła, okej. Mam wrażenie, że tak to było, że to mnie siostra jednak wypchnęła. Do kajaku wsiadłam dlatego, że właśnie siostra kiedyś uszła do domu i powiedziała, że zapisała się do sesji kajakowej. No i historia jest właśnie taka, że jak ona się powiedziała rodzicom, to wtedy mój tata łaskawie się przyznał, że on też trenował kajaki. Aha. A tego nikt nie wiedział w domu, oprócz mojej mamy oczywiście. Wszystkie medale i wszystkie dyplomy mojego taty były pochowane na działce. A on to ukrywał, żebyście wy nie poszli w jego ślady? Naprawdę nie wiem, dlaczego on to ukrywał, ale przez 15 lat, bo w tym wieku moja siostra zaczęła trenować, nie miał czasu jej o tym powiedzieć. No i
jak siostra zapisała się na tej sekcji, no to oczywiście ja po jakimś czasie również chciałam to zrobić. No i skończyło się tak, że nie chcieli mnie do tej sekcji przyjąć, bo miałam 9 lat, więc byłam za młoda. Ale na szczęście trenerem w tej sekcji był znajomy mojego taty, też właśnie z czasów kajakowych. I tylko właśnie dlatego, jak on to powiedział, do dzisiaj pamiętam te słowa. Dobrze, Zbysiu, niech ona przyjdzie i niech się bawi w te kajaki. No i tak, i tak się bawi 25 lat. No i chyba to, ale no, nie powiem, bo generalnie po 3 miesiącach już startowałam w zawodach. Fakt, jako taki mały brzdąc, ale od zawsze chciałam po prostu, chciałam szybciej, mocniej, więcej. Po prostu jak czułam rywalizację i czułam, że mogę zrobić coś szybciej, coś lepiej, coś poprawić, jakiś własny rekord pokonać, to po prostu byłam najcudowniej. To było najcudowniejsze uczucie, jakie można było doznać. I chyba to. I tu już trochę odpowiedziałaś na kolejne pytanie, które chciałem Ci zadać, bo właśnie z każdym kolejnym medalem to rosła w Tobie chęć jeszcze bycia lepszą, szybszą, żeby tych medali jeszcze mieć więcej. Dokładnie, tak. Nie było takiego momentu, że poczułaś wypalenie? Czy może zdarzył się taki moment, że już stwierdziłaś, wygrałam tyle wyścigów? Oj no, w większości byłam druga niestety w tych wyścigach. Ale to po prostu, zdobyłam tyle medali. I to też czasami wpływa na sportowca tak, że może się nie chcieć po prostu. Znaczy powiem Ci tak, że nie, chyba aż takiego wypalenia nie miałam, jeśli chodzi właśnie, jak już byłam na tym etapie seniorskim, na tym etapie sukcesów jako seniorka, czyli o tych, których już się mówi w telewizji. Ja zeszłam z podium w Rio, nie zdążyłam dobrze wsiąść do autobusu, który nas wiózł do wioski i powiedziałam trenerowi, że w przyszłym roku normalnie trenujemy. Że tak każdy myślał, że może zrobię sobie jakąś przerwę, ale nie, właśnie stwierdziłam, że trzeba wszystko ciągnąć od razu. No, apetyt się zrobił na złoty medal. No, zawsze o tym medalu marzyłam. Oczywiście ze srebrnego medalu igrzysk cieszyłam się jak ze złotego, bo to było po prostu zwieńczenie naprawdę tylu lat mojej ciężkiej pracy, tylu wyrzeczeń. I tak naprawdę no, nikt nie chciał sobie przed igrzyskami powiedzieć tego głośno, że to może być moja ostatnia szansa na medal. No bo no, 33 lata w kajakach wiadomo, też no, jakoś no, te kariery długo nie trwają, jeśli patrzę na nasze polskie zawodniczki. Drugą sprawą było to, że też nie wiadomo, jak się potoczy przyszła historia kajaków po prostu na igrzyskach, no bo te konkurencje zabierają, no i też nie wiadomo było, czy moja konkurencja przetrwa jeszcze. No więc ja do igrzyska wiedziałam, że to może być moja ostatnia szansa. No ale tego oczywiście nikt nie chciał głośno powiedzieć. Ale na szczęście się mówiło, udało. No i kiedy tylko zeszłam z podium, no to medal stał się już historią. Bo to już było. No i zaczęłam myśleć o kolejnym medalu. W perspektywie pojawił się kolejny. No i kolejny medal się pojawił w perspektywie. Podjęłam decyzję, że nie robię sobie żadnej przerwy. Niestety przerwa się później narodziła sama. Bo niestety kontuzja barku, gdzie no wykluczyła mnie na pół roku treningów, dołączyłam dopiero w marcu do kadry w 2019 roku. Kilka miesięcy wcześniej no zastanawiałam się, czy ogólnie no, nie skończyć kariery, ponieważ część lekarzy powtarzała, że powinnam się poddać operacji, ale niestety jej, że tak powiem, następstwa byłyby takie, że mogłabym już do sportu nie wrócić. Na pewno nie wyczynowego. No i zaczęłam się zastanawiać, no i trwało to chwilę czasu. Na szczęście trafiłam na bardzo ogarniętych lekarzy, szczególnie jednego, doktora Krochmalskiego w Łodzi, który powiedział, że damy radę. Przeszłam tutaj zabieg operacyjny tutaj w Warszawie i przeszłam krótką rehabilitację. No i wróciłam do sportu, wróciłam do kadry. Trochę to trwało, ale o dziwo. Chyba ten odpoczynek mi posłużył, bo parę miesięcy później zostałam wicemistrzynią świata po 3 latach przerwy, więc takich od zdobywania medalów na świata, więc chyba mój organizm sam się poprosił o przerwę. Ta przerwa była mu potrzebna. Tak, chyba była mu potrzebna i, no i teraz tak trwamy dalej. No i przełożyli nam igrzyska.
Więc jakby ten mój rok trenowania wydłużył się. No właśnie, i ty jesteś, bo ja wiem, że ty mówiłaś, wypowiadałaś się, że dla ciebie te igrzyska mogłyby się odbyć w 2020 roku. Tak. A wielu sportowców twierdzi, że ten dodatkowy rok to tak, całkiem dobra rzecz. Mhm. I czy ty w perspektywie tego, że jednak byłaś stosunkowo krótko po zabiegu, po operacji, nie cieszysz się, że te igrzyska będą dopiero teraz? Znaczy, powiem ci tak, jest mi to w tym obojętne. Momencie... Tak, tak, trochę tak, bo nawet gdyby to igrzyska miało się nie odbyć. Mam ten swój medal i tak naprawdę można powiedzieć, że jestem spełniona. Ale no mówię, jest dużo sportowców u nas w kraju, chociażby nawet nasz kanadyjkarz Tomasz Kaczor, który też musiał przerwać treningi spowodowane kontuzją. I jak najbardziej ta przerwa, przełożenie igrzysk jest mu teraz na rękę. I... a czy mi? No co, no bo trenuję jeszcze rok dłużej. Miejmy nadzieję, że teraz się już nic nie stanie i te igrzyska się odbędą no są planowo. Że tak, mimo tak. Wszystko będą się odbywać. No więc... Kibice będą siedzieć w maseczkach i nie będą mogli dopingować. Tak, jakieś te ograniczenia mają być. Zobaczymy jakie. No i mówię, no ale... Póki co daję radę, na treningach dajemy radę, więc tak chyba się śmieję, że moja kariera skończy się dopóki, będzie trwać dopóki chyba tak młodzież mnie, tak, że tak powiem, nie wypchnie z mojego miejsca i tak to sobie jeszcze potrenuję trochę. Czyli nie do igrzysk? Których? W Tokio? Nie no. Tylko? Czy dalej też będziesz płynąć? Znaczy no jest taki mały, że tak powiem, niuansik, bo w Paryżu już zapowiedzieli, że jedynki 200 metrów już nie będzie. Więc jeśli chciałabym pojechać, to musiałabym się przebranżowić na inną konkurencję. Ale może w innej roli pojadę. No właśnie, inna rola. Bo też gdzieś wyczytałem w internecie, bo tam jest aha, wszystko. Tak, tak. Że jakieś konie po igrzyskach w Tokio się mają pojawić. Chciałabym. Ale co z tymi koni? To może... jakieś WKKW? Wiesz co? Czy po prostu chcesz mieć swoją osadninę? Jest to moja duża pasja. Uwielbiam konie i tak naprawdę to one przywróciły mi chęć po Londynie do dalszego sportu, do tej rywalizacji. Bo miałam odstawić kajaki na stałe. Ale kiedy mówię, kiedy siadam na konie i tak po dosłownie dwóch miesiącach jazdy konnej zaczęłam skakać. I zaczęłam chcieć więcej. I przypomniała mi się, jak to tym sportowcom się jest cały czas, nawet takich właśnie, w takim jeździectwie. I odstawiłam konie. Pamiętam ten trening do dzisiaj, kiedy zeszłam z konia. I powiedziałam do siebie, odstawiam konie na 3 lata, jadę do Rio, zdobywam medal i z medalem przyjeżdżam do stajni. No i tak zrobiłam. Jak zdobyłam medal w Rio, to mówię, tydzień później byłam w stajni z medalem w kieszeni. W związku z tym, że startujesz w kajakach jedynkach, to zawsze byłaś indywidualistką? Tak. Czy jesteś zwierzęciem stadnym? Nie, nie. Wolę sama. Wolę sama, bo tak w parach. I to tak od zawsze? Aha. Tobie się działo, że sama? Aha. Nawet jak rodzice coś chcieli ci pokazać, to było sama. Nie, aż tak to może nie, ale jeśli chodziło o sport, rywalizację, to wolałam sama. Wolałam nie liczyć na kogoś, wolałam liczyć sama na siebie. To powiedzmy jeszcze, zapytam cię o kolor, bo twój kajak jest czarno-różowy. No. No różowy nawet prawie, że cały. No ale tam elementy czarnego też się pojawiają, tak. Chociażby te gwiazdki są tak czarne. Jest. Dużo masz zdjęć z kolorem różowym w tle. Też, zgadza się. A kojarzy się, że kolor różowy to jest kolor księżniczek. Czy ty byłaś przez rodziców traktowana czy ja jestem księżniczką? Jak księżniczka, czy... Wyszło! Nie. Znaczy, na pewno byłam oczkiem w głowie tatusia. I na pewno tata traktował mnie jako swoją księżniczkę. Ale ja zawsze byłam kacperkiem. Ja bardziej przypominałam chłopców z zabawy, samochody, policja, klocki Lego, więc u mnie lalek by się nie znalazł. A kacperkiem byłaś dlaczego? Sąsiad tak mnie nazwał, bo miałam takie króciutkie włoski dotąd.
No i zawsze chodziłam, mówię, z samochodzikiem. Latałam po dachach, po drzewach. I on tak mnie ochrzcił Kacperkiem i takim chłopczykiem byłam. To już wszystko w tym specjalnym, jak to nazwaliśmy przed nagraniem, arktycznym odcinku. Marta, dokładnie, bardzo Ci dziękuję za wytrwałość przede wszystkim. Dzięki bardzo. Ja pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam do kibicowania całej drużynie kajakarskiej. Oglądajcie, śledźcie poczynania kajakarzy, lajkujcie, subskrybujcie wszystkie odcinki za linią mety. Do zobaczenia, a my idziemy się zagrzać.